gdy w internecie wszystko cię denerwuje. Pozwól mi, widzu, że ja to zrecenzuję. Recenzja internetu. Witam na kanale, ja jestem Dramcia, a dzisiaj przychodzę do Was z serią recenzji internetu, w której dość luźno komentujemy głośniejsze wydarzenia w sieci, a także czytamy Wasze nieudane historie z randek. A w dzisiejszym odcinku Lexi Chopin odpowiada na mojego TikToka odnośnie teorii spiskowych na temat jej płatków, teorii na temat Marcysi z ekipy, o usuwaniu przez Verso tatuażu sowy, test z Bravo, a także jak zwykle Wasze nieudane historie randkowe. Zapraszam. Na początku porozmawiamy trochę o Marcysi i Lexi oraz o TikToku. Ostatnio wspomniałam, że założyłam TikToka i zaczęłam śledzić, co się w ogóle dzieje na tej platformie. I przyznam, że bardzo mnie rozbawiły niektóre teorie na temat wszystkiego i wszystkich. Przykładowo miałam wysyp filmów z teorią, że Marcysia to jest ta sama kobieta, co z wywiadu 7 metrów pod ziemią. Nie będę mówiła, o który odcinek chodzi, bo według mnie to nie ma znaczenia. Skoro ta osoba poszła anonimowo, to uszanujmy to po prostu. Ale jak wspomniałam, w internecie pojawiły się teorie, że ta kobieta jest Marcysią i ludzie zaczęli porównywać jej czoło, nos, nawet łydki. I przyznam, że to jest dla mnie taki absurd, że wręcz zaczęło mnie bawić to internetowe śledztwo. Pomyślałam sobie, że to są tak głupie rzeczy, że no nadają się na jakąś parodię, więc nagrałam takiego TikToka. Dzisiaj wam powiem, czemu Marcysia to była sama kobieta, co oraz wywiał to 7 metrów pod ziemią. Posiada 5 palców w jednej ręce, co najmniej, i to są te same palce, co w drugiej. Posiada również łydki. Jak widzicie, niepodważalne dowody. No i niedługo później pojawiła się kolejna teoria, tym razem dotycząca płatków Lexi. I ta teoria jest taka potężna, że jak ja to czytałam, to wręcz wypuściłam powietrze nosem. Ktoś stwierdził, że Lexi zrobiła płatki o smaku czekoladowo-kokosowym tylko dlatego, żeby nie mógł zjeść ich Marcin Dubiel, który ma uczulenie na kokosa. Z pewnością tak było. No i powstał mój kolejny TikTok, który również się z tego naśmiewał. Pewnie zastanawiasz się, dlaczego Lexi Chopin zrobiła płatki o smaku czekoladę-kokos. Odpowiedź jest bardzo prosta i doszła do niej jedna z użytkowniczek. Napisała bowiem, że Lexi zrobiła to specjalnie, ponieważ Marcin Dubiel ma uczulenie na kokosa. Myślę, że ta teoria jest bardzo prawdopodobna. Tak jak powiedziałam, ja dopiero zaczynam z TikTokiem i przyznam, że troszkę się boję tej platformy. W takim sensie, że niektórzy naprawdę to biorą bardzo poważnie. No ale mam świadomość, że na tej platformie są głównie młode osoby. Z TikTokiem mam też taki problem, że sama widzę treści, które w domyśle zapewne są żartem, ale ich przekaz jest po prostu szkodliwy. I dla mnie jest różnica pomiędzy tym, że ja się naśmiewam z jakiejś totalnie abstrakcyjnej teorii na temat płatków Lexi, a TikTokiem pokroju... Kiedy facet jest czerwoną flagą, ale ty w sumie lubisz czerwony. Oczywiście tych przykładów jest znacznie więcej i nawet zastanawiam się nad filmem komentarzy na ten temat. Wracając do Lexi, to chyba i spamowali tym moim TikTokiem, bo udostępniła go na Instastory. I co więcej, Lexi mi odpowiedziała. Hej Lexi, wiesz, że na TikToku powstały już teorie, że masz płatki z dodatkiem kokosa, bo Marcin ma na kokosa uczulenie? Emotka eksplodującego mózgu. Odnośnie smaków twoich produktów, miałaś opcję do wybierania? Czy produkcja ci podrzuciła? Mogłabyś więcej opowiedzieć? No i Lexi mówi tak. Czuję, że muszę się wypowiedzieć i uciszyć plotki. Tak, to prawda, że wybrałam kokos, żeby Dubiel nie mógł spróbować. I widzicie? To był sprytny plan Lexi. I wcale nie chodziło o płatki, tylko o Dubiela. Kolejną ciekawostką ze świata influencerów jest ostatnia wypowiedź Verso na temat jej tatuażu sowy. Zapewne pamiętacie dramy z zeszłego roku na temat loga sowy. I nie wiem, czy wiecie, ale Weronika ma taki tatuaż na plecach. No i ostatnio na filmie przyznała, że chce go usunąć. Tatuaż sowy? No stwierdziłam, że go usunę. Po pierwsze przez pryzmat tej całej akcji, tej całej dramy, przez to, że po prostu nie chcę tego nosić już na moim ciele. Bardzo źle mi się kojarzy, przypomina mi taki smutny moment w moim życiu i też nie czuję się z nim najlepiej. W sumie to nie dziwię się, że chce go usunąć. Wręcz bardziej się dziwię, że go zrobiła. Chociaż też no nie mi oceniać, kto co sobie dziara. W ogóle pamiętam, jak ja się zdecydowałam na swój pierwszy tatuaż i się bardzo stresowałam, że ktoś już taki ma. No nie było to w sumie możliwe, bo widziałam, jak przygotowywała ten projekt. Co nie zmienia faktu, że wiele osób chce mieć identyczny wzór co w internecie. Niemniej w przypadku Weroniki myślę, że bardzo trudno by było oddzielić ten tatuaż od dramy. Verso wspomniała także, że... Będzie oddzielny film, myślę, że na moim kanale, w którym właśnie opowiem widzom, dlaczego go usuwam. Też pokażę trochę ten efekt usuwania na tatuaż. Więc jestem bardzo ciekawa tego, czy ma jakieś przemyślenia po tej dramie i czy na przykład zmieniła swoje stanowisko w jakiejś sprawie. Brawo. Koniec głupot, czas na ważne rzeczy, czyli na testy z Brawo.
Przyznam, że trochę trudno mi jest dokopać się do nowych, w sensie starych testów z Bravo, więc jeśli macie jakieś stare quizy, skany, to możecie mi je przesłać na przykład na maila, będę wdzięczna. Udało mi się znaleźć coś takiego jak testwiedzy.pl i tutaj jest test Gazetka z Bravo. Jeszcze tego nie klikałam, więc nie mam pojęcia, co tam się znajdzie, ale widzę, że jest dodane 15 lat temu, czyli w 2007 roku. Wow. Mam nadzieję, że to w ogóle będzie działało, a jeśli nie, no to jeszcze tutaj na dole mamy na przykład ile wiesz o Tokio Hotel. O, to bym chętnie kliknęła. Dobra, rozwiążemy razem test, możecie odpowiadać ze mną. Czy w 14 numerze, skąd mam wiedzieć, co było w 14 numerze, nawet nie wiem, w którym roku to było. Mam 30 sekund na odpowiedź, czekajcie. Czy w 14 numerze pisało coś o rozwodzie głupiej Dody i Radka? W 13 numerze, nie wiem. Czy w Bravo nie ma takiego czegoś jak psychotest? Jest. Inaczej by była bez sensu ta gazeta. Tak, to prawda. Czy było kiedyś wydanie specjalne o Fergie? Było o głupiej Dodzie tylko. Ktoś naprawdę nie lubił Dody, jak wymyślał ten quiz. Czy jest w Bravo są takie strony, w których Wiara pisze problemy i na nie odpowiadają i że można napisać tam swój? 15 lat temu ktoś naprawdę miał poczucie humoru. Wiara pisze i można napisać. Wiara pisze, ale nie można swojego napisać. Można tylko napisać. Czy w Bravo jest coś takiego jak fotoopowieść? Oczywiście. Tak, tylko to jest. Czy w 13 numerze pisało coś o wyjeździe AS5 do Japonii? Kojarzycie AS5? Świetny zespół. Nawet kiedyś bot Richiego Stringini polajkował mi zdjęcie na Instagramie. Albo nawet mnie obserwuje, nie pamiętam. Wynik 7 na 10. Dobra jestem. Dajcie znać w komentarzu, jak wam poszło. Może lepiej, może gorzej. Przechodzimy do Pechowelowe, czyli segmentu, gdzie czytam wasze historie z nieudanych randek. Więcej historii znajdziecie w moim podcaście Pechowelowe na Spotify, Apple i na Google Podcast. Odsyłam. Oczywiście historie możecie mi cały czas nadsyłać na Instagram oraz na maila, a tymczasem przechodzimy do waszych historii. Moja historia. To była moja pierwsza randka z Tindera i gorzej nie mogłam trafić. Po tygodniu pisania z chłopakiem umówiliśmy się na randkę pod galerią, skąd mieliśmy ustalić, co chcemy w ogóle robić. Amon spóźnił się ponad 30 minut z powodu korków, ale uznałam, że zdarza się i nadal cała w skowronkach czekałam na niego. Kiedy już się zjawił, uznaliśmy, że pójdziemy do Maka zjeść coś na szybko. Po drodze cały czas rozmawialiśmy, głównie o filmach. To był nieduży Mak na dworcu, więc ludzi sporo, a miejsc dosyć mało. Ale chłopak po odebraniu zamówienia uśmiechnął się do mnie i powiedział, że idzie znaleźć miejsce. I tutaj zaczęła się najgorsza część, bo kiedy 2 minuty później ja odebrałam swojego, chłopaka nigdzie nie było. Jak głupia szukałam go i czekałam w miejscu dobrych 30 minut. Myślałam, że może rozmawia z kimś przez telefon albo cokolwiek. No właśnie, bo ty nie zadzwoniłaś do niego? Albo nie napisałaś? Kiedy chciałam napisać na Tinderze, gdzie go wcięło, to okazało się, że mnie zablokował. Cała ta randka trwała może 20 minut. W sumie trwała na tym, że poszliście do Maka, zamówiliście i się rozeszliście. Poczułam się okropnie i było mi mega przykro, bo wystarczyło mi powiedzieć, że nie spełniam jego oczekiwań, czemu się nie spodobałam, a zostałam potraktowana okropnie. No mega słabe zachowanie, że cię po prostu bez słowa zostawił, zwłaszcza, że powiedział, że idzie znaleźć miejsce, a prawdopodobnie wziął to jedzenie na wynos, no bo w sumie gdzieś musiał uciec. I zamiast zwyczajnie powiedzieć, że nie jest zainteresowany tą znajomością, to ucieka. Słabe. Ale ty nie mów, że nie spełniasz jego oczekiwań, bo to w ogóle brzmi, jakbyś sama sobie odejmowała swoje wartości, a to nie o to chodzi. Ale mam nadzieję, że przynajmniej maczek był smaczny. Następna historia. Historia zaczyna się od tego, że parę lat temu, jakoś w gimnazjum, poznałam dziewczynę na Twitterze. Pisałyśmy dość długo, bo chyba ponad rok. W pewnym momencie uznałyśmy, że miło by było się spotkać, bo bardzo dobrze nam się pisze i wyszło na to, że obie mamy na siebie lekkiego crusha. Dogadałyśmy się, że to ona przyjedzie do mnie i pójdziemy na miasto na spacer, a potem zobaczymy. Dodam, że jechała do mnie autobusem przez parę dobrych godzin. Wow. Bo to będzie istotne w dalszej części. Lekko zestresowana odebrałam ją z dworca i na początku było mega niezręcznie, nie wiedziałyśmy, o czym mamy w ogóle ze sobą rozmawiać, ani co robić, więc stwierdziłam, że po prostu się jeszcze trochę przejdziemy i usiądziemy w jakimś miłym miejscu. Po pół godziny chodzenia bez celu i zamienianiu ze sobą max paru zdań, usiadłyśmy na ławce niedaleko fontanny. Oczywiście nie rozmawiałyśmy wcale. Ona siedziała w telefonie, a ja pisałam z przyjaciółką, jak jest nudno i niezręcznie. Nie wiedziałam, jak wybrnąć z tej sytuacji i wykręcić się z tego spotkania, więc wpadłam na pomysł, że napiszę do mojej mamy,
żeby do mnie zadzwoniła i poprosiła, żebym pilnie wróciła do domu. Sytuacja była ciężka, bo dziewczyna musiała kupić sobie nowy bilet na wcześniejszą godzinę, ale się udało. Odprowadziłam ją na autobus, poczekałam aż wsiądzie i wróciłam do domu mega wkurzona na siebie, bo zupełnie inaczej wyobrażałam sobie nasze pierwsze spotkanie. W domu napisałam do niej tylko, że szkoda, że spotkanie tak szybko się zakończyło i mam nadzieję, że kiedyś uda nam się znowu spotkać, nie chcąc wyjść na niemiłą. Oczywiście jakiś czas później kontakt się urwał i do kolejnego spotkania już nie doszło. Widzę wspólny element tej i poprzedniej historii, że osoby boją się powiedzieć, że w sumie nie są sobą zainteresowane i szuka się jakichś rozwiązań, żeby przerwać to spotkanie. I tak jest dużo lepiej niż to, co zrobił tamten facet. Bo przynajmniej przebukowała bilety, wróciła do domu. Szkoda w ogóle, że taką trasę zrobiła. No ale z drugiej strony ja uważam, że gdybyście dalej pisały, to i tak byście dalej chciały się spotkać. Więc prędzej czy później pewnie doszłoby do tego spotkania i możliwe, że byłoby podobnie. Ale przynajmniej spoko, że tutaj w sumie to nikt nie ucierpiał. Następna historia. Chcę opowiedzieć swoją najgorszą historię, ponieważ jest bardziej złota niż kibel kardaszianek. Na randkę zaprosił mnie totalnie randomowy typ z ulicy. Po prostu do mnie podszedł, jak gdyby nigdy nic i się spytał, czy się z nim nie umówię. A że nie wyglądał źle oraz że żyje się raz, to się zgodziłem i wymieniliśmy się Instagramami. Popisaliśmy trochę i ustaliliśmy miejsce spotkania i godzinę. Przychodzę na umówione miejsce i przychodzi na nie totalnie inny typ niż ten, który się ze mną umówił. Jak zażądałem wyjaśnień, to powiedział, że poprosił kumpla, aby się ze mną umówił za niego, ponieważ on się za bardzo bał. Oczywiście ja z karkiem na głowie, nie wiem co to znaczy kark na głowie, odmówiłam dalszego spotkania i wróciłem do domu ze śmiechem. Tu na końcu powinno się znaleźć, śmiechom nie było końca. A tak serio, no to nie, tak się nie robi. Wydawało mi się w ogóle, że zazwyczaj jest trochę odwrotnie, że wysyła się kogoś na randkę, a nie że wysyła się kogoś na poderwanie, a potem idzie się na randkę. Chyba to jakoś pokrętnie powiedziałam, ale chyba wiecie, o co mi chodzi. No ja również bym podziękowała za takie spotkanie, no bo umawialiśmy się z kimś innym. Ciekawa jestem też, czy ten kolega pisał za niego przez Instagrama, czy już pisał ten koleś, z którym się spotkał. Strasznie dziwna sytuacja. I na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Jak zawsze było mi bardzo miło. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Zapraszam na moje social media, na Instagrama, Discorda, na wspomnianego TikToka, którego się boję, na fanpage, a także na mój podcast Pychowe Love, którego znajdziecie na Spotify, Apple i na Google Podcast. Dziękuję też wspierającym za wsparcie tego kanału, bardzo to doceniam. Widzimy się niedługo, bez odbioru.